Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Wojciech Wize, twórca kanału Debrzydki Kanał. Dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć troszeczkę o mojej historii, w jaki sposób w ogóle powstał ten kanał. No i zaczynamy. Także od 2014 roku źle się czułem, miałem gorączkę, nie chciało mi się jeść. Myślałem, że to zwykłe przeziębienie, grypa, także brałem jakieś aspiryny, jakieś gripeksy. No i trochę mnie to zaniepokoiło, że w przeciągu miesiąca cały czas nic nie pomaga. No i udałem się do lekarza. Zrobiłem badanie krwi, lekarz zlecił badanie krwi, które wykazało tam znaczne odchylenia w jedną lub drugą stronę. I lekarz kazał pójść do szpitala, ponieważ sam nie może stwierdzić, co mi dolega. No i pojechałem do szpitala specjalistycznego w Pile, gdzie zrobiono mi taką pierwszą już specjalistyczną diagnostykę. No i było podejrzenie choroby nowotworowej. No i wysłano mnie do Poznania, do kliniki dziecięcej, gdzie przeszedłem całkowitą, jakby pełną diagnostykę, która wykazała, że jest choroba nowotworowa. No i podjąłem leczenie, wszystko już super, w czerwcu już myślałem, że wszystko jest na dobrej drodze, że jadę we wrześniu w góry, że idę do klasy, do drugiej klasy liceum i będę mógł normalnie funkcjonować. W połowie czerwca zaczęło mnie węzły chłonne boleć, źle się czuć zacząłem, no i pojechaliśmy do Poznania szybko. Tak w sumie w przeciągu 2 dni dowiedziałem się, że to jest progresja i że praktycznie wszystkie moje marzenia znowu idą gdzieś na bok i znowu leczenie. No i leczenie zakończyło się w październiku 2014 roku mega chemioterapią i przeszczepieniem komórek swoich macierzystych. No i wszystko wydawałoby się super. Grudzień, styczeń. W styczniu coś mi zaczęło rosnąć pod szyją. No i lekarze mówili, że mogą po chorobach być jeszcze zwłókniały węzły chłonne. No i się tam nie martwiłem. W lutym już trochę większe były, także powiedziałem to pani mojej doktor. No i dostałem tam skierowanie na diagnostykę. W marcu przyszły wyniki i się dowiedziałem, że jest nawrót choroby. No, pobrano węzeł chłonny, żeby sprawdzić, czy na pewno jest ta choroba, czy się coś nie zmieniło. Czeka mnie leczenie albo chemioterapią zwykłą, albo też badanie kliniczne, które nie jest refundowane przez NFZ. Jest to koszt około 40 tysięcy miesięcznie i ta terapia będzie od 2 do 8 miesięcy, także maksymalnie 320 tysięcy trzeba zbierać. No i w sumie tak to wygląda moja historia na razie. Będę tutaj wrzucał, mam nadzieję, jak będę w dobrym stanie, to jakieś zdjęcia, vlogi, no i tak to wygląda na razie, także będzie, w opisie jest podana strona, na którą prosiłbym może, jakby ktoś się zainteresował, udostępnić, czy powiedzieć znajomym, także ja bardzo bym prosił tutaj, jeżeli chcecie być na bieżąco z moim jakby tutaj leczeniem, przygodami przy okazji, no to subskrybujcie, no i do zobaczenia, dużo uśmiechu i trzymajcie się, cześć!